Dzień dobry Państwu, wszem wobec wita kapitan Lisowski. Witam dzisiaj w pilotażowym odcinku nowej serii, ale w blisko znacznym tytule. Znowu w WSI, ale tym razem już odpowiadając na prośbę widzów, będzie to wojskowy serwis informacyjny, będzie z datownikiem od razu, żeby było wiadomo, a nie z numerem, jaki uważam, że jest właściwy. I będzie on zbierał w skali ostatnich dni odpowiednio wydarzenia, zarówno te z sytuacji bieżącej na Ukrainie, jeżeli jest coś istotnego, jak i te, które są o znacznie szerszym znaczeniu, natowskim i tym podobnym. A akurat w tych sprawach dzieje się ostatnio dużo. Mam nadzieję, że wystarczy mi regularnie materiału na to, żeby to robić, tudzież następne będą krótsze, bo ten i tak musiałem ograniczyć. A jeśli się będzie podobało, to zachęcam do tego, żebyście dali temu wyraz w swoich komentarzach. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału, każdy możliwy opisany na kanale sposób, zwłaszcza polecam najwygodniejsze dla nas twórców, moim zdaniem, sposoby wspierania poprzez Patronite oraz Supi czy inne kawki. I to wszystko jest opisane w linkach pod filmem. A teraz zabierzmy się do dzieła. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie minęło kilka pierwszych miesięcy nowego dowództwa ukraińskich sił zbrojnych. To nowe dowództwo, czyli generał Oleksandr Syrski. Już prawie dwa miesiące to trwa. Czego się można spodziewać po tej zmianie, ocenił jeden ze skandynawskich analityków i Joni Askola. I przedstawię jego syntetyczne, bardzo i krótkie spojrzenie na ten temat, ale pokazujące pewne nowe elementy w znanym dotychczas obrazie ukraińskich sił zbrojnych. Powiedz po pierwsze, przywódcy Ukrainy oczekują od Syrskiego audytu i reorganizacji tychże sił zbrojnych, mającej na celu ograniczenie konieczności mobilizacji żołnierzy. Do tej pory w walkach wzięło udział ponad 300, no nie mniej niż 300-350 tysięcy, z około 700 tysięcy na pewno powołanych do różnych form obrony obywateli Ukrainy. Niektóre dane sugerują, że może to być nawet milion, ale to tylko niektóre dane, z moimi się to akurat nie zgadza, tu bym bardziej pozostał przy 700. Wiadomo, że nie wszyscy mogą znaleźć się na froncie, ale tą liczbę efektywnie, co do zasady, można zwiększyć. Trwający audyt zaowocował już zmianami strukturalnymi w jednostkach i może spowodować dalsze usprawnienia, ostatecznie zwiększając skuteczność ukraińskich sił zbrojnych, czego oczywiście jak najbardziej im życzę. Generał Syrski odwiedza zarówno miejsca, gdzie odbywają się szkolenia, ale również bywa bliżej frontu, chociaż poprzednio dowódca załużny generał też od takich rzeczy nie stronił. Zapoznaje się z sytuacją w wielu miejscach, dba o to, aby był przepływ informacji odpowiedni, więc zobaczymy, jaki z tego będzie efekt. To jest plakietka 47. Brygady, na którą ja osobiście w ostatnim czasie już czekam. Bardzo sobie dużo obiecuję po posiadaniu tej, uważam, elitarnej w tym momencie brygady, która pokazała, co potrafi pod Awdijiwką przy wycofaniu, więc będzie mnie to bardzo cieszyć. Zapewnienie rozmieszczenia doświadczonych, kompetentnych dowódców brygad wydaje się być zgodne ze zobowiązaniami podjętymi przez Syrskiego, bo zmiany personalne się zaczęły. Może ta atamańskość się skończy, atamańskość, o której w negatywnym zakresie mówiłem od wielu, wielu miesięcy. W marcu Syrski zapewniał, że niektórym dowódcom brygad brakuje kontroli nad sytuacją, co zagraża dobru ich żołnierzy. No i pojawiają się te pierwsze oznaki zmian, na przykład właśnie w 47. Brygadzie Zmechanizowanej, wyróżniające się jednostce wyposażonej w Bradleye i czołgi podstawowe Abrams. I portal militaryland.net już o tym pisał. Ponadto na przykład 120 batalion rozpoznawczy, wyróżniająca się również jednostka jak najbardziej, ma zostać przekształcony w pułk i otrzyma dodatkowo kompanię czołgów, czyli będzie mógł również prowadzić, jakby to powiedzieć, rozpoznanie boje.
będzie cięższym związkiem taktycznym i rozpoznawczym. Posunięcie to odzwierciedla obecny schemat przydzielania zaawansowanego sprzętu wyjątkowo zmotywowanym i wykwalifikowanym jednostkom wojskowym. Jak również już o tym mówiłem w innym miejscu, zaczyna dochodzić do tego, że jednostki obrony terytorialnej, które pozytywnie wyróżnią się zarówno zgraniem bojowym, wyszkoleniem, umiejętnościami co do zasady, dotyczy to od szeregowca do dowódcy, zaczynają przechodzić z podporządkowania wojsk obrony terytorialnej do wojsk operacyjnych. I jak już wspomniałem chyba dwa dni temu, setna brygada SOT-u ma zostać przekształcona w setną brygadę zmechanizowaną, czyli jest to pierwsza brygada SOT, która przejdzie te transformacje, ale kolejne będą miały miejsce w przyszłości. Trwają plany restrukturyzacji kilku innych brygad SOT. Osobiście obstawiam, że może to dotyczyć na przykład znanej z obrony Awdijiwki 116 Brygady Obrony Terytorialnej, ale myślę, że nie tylko. Syrski to także stoi przed wyzwaniem zmobilizowania i wyszkolenia jednak setek tysięcy ukraińskich żołnierzy. Wszystko to przy jednoczesnym ustanawianiu nowych linii obrony w celu wzmocnienia pozycji przed potencjalnym natarciem, ofensywą rosyjską, która jest spodziewana. No i tutaj część władz ukraińskich sugeruje, że to jest maj-czerwiec. Zobaczymy, czy oni mają rację, no, mają większe, lepsze służby ku temu. Czy też nasza branża, nazwijmy to sintowa, w tym moja skromna osoba wskazująca raczej na czerwiec, lipiec. Jako początek okresu, w którym zdolność pełnozakresową w tym zakresie będą mieć. Na horyzoncie mogą się pojawić też dodatkowe zmiany, o których wciąż jeszcze nie wiemy, chociaż oczekuje się, że sytuacja Ukrainy ulegnie poprawie w przyszłości, to stoją przed nami jako wspierającymi Ukrainę ogromne wyzwania, ponieważ pamiętajmy, no, ostatecznym celem wszystkich działań Kaliningradu jest wyzwolenie wszystkich jej terytoriów. Zbliżenie na generała Syrskiego i cóż, to są dosyć wymowne zdjęcia pokazujące właściwy stosunek ich do obowiązku, jaki mają. A teraz przejdziemy do rzeczy bardziej bieżących. Z rzeczy bardziej bieżących. Rosyjskie źródła nieoficjalnie przyznają, bo oficjalnie niewiele pewnie usłyszymy, że nocny atak ukraińskich dronów ostatnio na Morozowsk, Jejsk i Engels miał jednak dosyć poważne konsekwencje, ale nie aż takie, jak sugerował przekaz ukraiński na dzień dobry. Dlatego też troszeczkę stonowałem i od pierwszych informacji, jakie miał Marek Meissner, od tej pory troszeczkę można było zweryfikować. Pojawiły się zdjęcia satelitarne Maksara i nie jest aż tak różowo, jak chciałoby, żeby było, ale i tak jest nieźle. W Morozowsku uszkodzone zostać miały cztery bombowce frontowe Su-34, z czego jeden jest stratą raczej bezpowrotną. W Jejsku poważnie uszkodzono dwa samoloty Su-25. Pojawiły się również informacje o czterech ofiarach śmiertelnych. Najbardziej enigmatyczna sytuacja to kwestia bazy Engels. Tu się źródła między sobą kłócą. Konsensus mówi o 2 do 3 uszkodzonych bombowcach strategicznych i utracie 7 osób personelu lotniczego, tak jakby załoga lub załóg latających tychże bombowców. Ale te informacje są najmniej weryfikowalne jak na razie ze wszystkich. Dowódca rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych, generał pułkownik Wiktor Afzałow, został dziś pilnie wezwany na Kreml z raportem. Chodzą słuchy, że może stracić stanowisko. Wstępne raporty wskazują, że uszkodzone, zniszczone bombowce w tym w najbliższym czasie nie będą miały żadnych szans, by być użyte. Czy uda się je reanimować, też nie wiadomo. W razie czego będą służyły jako rezerwuar części dla i pozostałych. A eksplozje te w bazie Engels zagroziły również stacjonującym tam od niedawna samolotom Tu-22. A to właśnie baza Morozowsk, czyli właśnie widzimy bombowe
samoloty Su-24, widzimy Su-34, Su-25, dosyć tego gęsto. Szkoda, że nie trafiło się akurat w takiej sytuacji w nie. Tu są zdjęcia satelitarne, które właśnie posłużyły do weryfikacji. Aż tak różowo dlatego nie jest. Choć na pewno Rosjanie muszą sobie wziąć, choćby tego serca nie mieli, to jednak do tego serca pewne rzeczy i muszą się nad tym zastanowić. Przepięknie by było, gdyby trafiono na przykład takie samoloty Tu-160. No ale o tym nam nic nie wiadomo. Tu w locie Tu-95 z pociskami CH-555 lub CH-101, jak to woli H. Su-25, samolot frontowy i wsparcia pola walki. Tu-22M3 Backfire, czyli podstawa odrzutowego lotnictwa strategicznego Rosji. I tu można w ten sposób pięknie skomentować a propos tego, jakie głosy w Rosji się w związku z tym podnoszą i oby się podnosiły jak najczęściej. Natomiast niestety w nocy Rosjanie uderzyli na Charków. Burmistrz miasta informuje, że na ten moment zginęło co najmniej 6 osób, a 10 zostało rannych. Uszkodzonych zostało co najmniej 9 wieżowców, 3 akademiki i kilka budynków administracyjnych. Podczas ataku powietrznego Rosjanie porazili między innymi te lokalizacje, czyli Chmielnicki, Zaporoże, Charków, Sumy, Kijów. A tak wygląda schemat dolotu ustalony według różnego rodzaju urządzeń wspomagających wykrywanie i ustalanie kursu. Nawet jeśli chodzi o te tysiące czujników telefonicznych umieszczonych obwodowo w Ukrainie, to też one mogły pomagać i udało się ustalić następujące trasy dolotu. Spójrzcie, z rejonu właśnie tutaj, pomiędzy Jejskiem a Krasnodarem, stąd start, tutaj zobaczono skąd i co leci. Stąd właśnie poleciały drony Szachidy na Zaporoże oraz nad Połtawą, sugerując, że są ze wschodu w kierunku Kijowa. To jest jedna główna trasa. Druga trasa wiedzie nad Zaporożem, na północ od Mikołajewa, a poniżej Krzywego Rogu, w kierunku Chmielnickiego, ale również tak, aby zaatakować od tyłu Kijów. I trzecia, przelot angażujący ukraińską obronę przeciwlotniczą w rejonie chersońskim i odeskim, ale w kierunku Chmielnickiego, w pobliżu granicy z Mołdawią, tym razem nie leciały, przynajmniej nie udało się stwierdzić, żeby któryś leciał tak, aby wykorzystać przestrzeń powietrzną Mołdawii, w związku z czym tak to przedstawiono. Do tego dochodzą jeszcze pociski H-101, H-555 czerwoną linią. One miały tak wyznaczony kurs, aby zaatakować od strony zachodniej Kijów. Jednocześnie spójrzcie, najprawdopodobniej ten odcinek lotu dopasowany jest do posiadanych przez Rosjan informacji o lokalizacji jednostek obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. Dlatego właśnie w ten sposób poprowadzono. I to się częściowo pokrywa z trasami dronów Szachid, które zostały tutaj pokazane. No i są jeszcze pociski typu Kalibr, odpalone tu z rejonu Noworosyjska, które omijając cały Krym, miały wlecieć w taki sposób, aby znad przestrzeni kontrolowanej przez Ukrainę przedostać się, przepraszam, z przestrzeni pomiędzy Krymem a Chersoniem, czyli jak najdłużej lecąc w przestrzeni kontrolowanej przez Rosję, dostać się tutaj w rejon Zaporoża. Zamiast najkrótszą trasą,
poleciały najdłuższą, aby bardziej zaskoczyć. Chociaż kierunek co do zasady i tak na koniec był zbliżony i wskazujący na Rosję, ale ten rejon, rozpraszany wcześniej przez saturacyjny atak dronów, miał uprawdopodobnić sukces użycia tychże kalibrów. A jak to wygląda? To tu jest akurat, przez pomyłkę pomyliłem kolejność, tu jest odwet ukraiński i detonacje w Rostowie nad Donem, czym odpłacili w ostatnim czasie Ukraińcy. Tu jest płonący jeden z budynków w Charkowie i znowu Rostów nad Donem. Oprócz tego oberwał jeszcze Białgorod. Co jest gorszego, jeśli chodzi o Charków? No niestety, w Charkowie pojawiło się z czasem trochę więcej szczegółów. Rosjanie porazili między innymi budynek nieczynnego supermarketu Planeta Mall w Charkowie. Sądząc po wtórnych detonacjach w obiekcie, trafionym przez drony kamikadze Gerań 2, najprawdopodobniej znajdował się tam jakiś ukraiński magazyn amunicji lub innych środków wybuchowych. A w ramach większej ilości szczegółów okazało się, że w pobliżu tego budynku znajdowały się dwie ukraińskie wyrzutnie rakietowe systemu BM-27 Uragan, które miały posłużyć do ostrzału rejonu Białgorodu, no ale już nie posłużą do niczego. To bez roboty wywiadowczej, uważam, pewnie by się Rosjanom nie udało, chyba że mieli w tym momencie takie dobre i prawie online'owe rozpoznanie satelitarne. Obie wyrzutnie uraganów zostały zniszczone uderzeniem rosyjskiego pocisku balistycznego Iskander. Suma summarum, nocny atak rakietowy Rosji na Ukrainę, rakiet H-101, H-555 z dwóch Tu-95MS, które wyleciały z lotniska Olenia, rakiety Kalibr z okrętu podwodnego, rakiety Iskander-M z okupowanego Krymu oraz drony Shahid 131-136 z Krymu i Kurska oraz, co do zasady, w całości atak trwał około 7 godzin. Co do zniszczonych środków napadu powietrznego, to 27-28 Shahidów zestrzelono, dwie rakiety z H-101, H-555 i jeden pocisk Kalibr. Nie wiem, na czym powinni się bardziej w tym momencie skupić. Lekko nie jest, ale no muszą sobie jakoś radzić. Ponadto w komunikacie sił powietrznych Ukrainy wiadomo, że bez załogowców szachidów było nie mniej niż 32 sztuki, więc wysoka skuteczność. Pocisków różnych typów było 6, w tym 3 przeciwlotnicze S-300 z obwodu białgorodzkiego na Charków, 2 manewrujące H-101, H-555 zestrzelone, też odpalane z samolotów Tu-95, z nad obwodu saratowskiego, no i ten jeden Kalibr z okrętu podwodnego. W wyniku działań strony ukraińskiej zestrzelono zdecydowaną większość tych środków napadu, ale niestety są straty i ta najbardziej dotkliwa to jest właśnie ten budynek centrum handlowego nieczynnego i te dwie wyrzutnie uraganów. Na okrasę można powiedzieć, że Rosjanie w rejonie Bachmutu z kolei, używając samolotów Su-25, koncertowo zbombardowali własne pozycje, fundując sobie spore straty. A teraz przechodzimy do takiego szybkiego wątku taktycznego. Najbardziej przykuwa uwagę wszystkich w tej chwili rejon miejscowości Czasiwiar. Tutaj dziękuję Tomaszowi Fitkowi za to, że mogłem skorzystać z jego grafiki. Pokazuje on tutaj na tej i kilku kolejnych grafikach, jak wygląda obecnie sytuacja. Czasiwiar, czyli miejsce, które od samego początku było przez nas, analityków, wskazywane jako najbardziej prawdopodobny kierunek uderzeń rosyjskich, bo może im przynieść potencjalnie największe korzyści. I jak na razie się to wszystko potwierdza.
na przestrzeni ostatnich kilku dni dystans z kilkuset metrów, spójrzcie, ta biała linia, został zredukowany do zera metrów i zaczęły się walki na wpierenie pierwszych zabudowań miejscowości Czasiewiera, raczej najbardziej na wschód wysuniętego osiedla tej miejscowości. Spójrzcie, tak, więc tak, tutaj już walki w tym rejonie, czyli tutaj te kilkaset metrów sobie całkiem sprawnie jednak, szybciej niż się spodziewałem, Rosjanie pokonali. A tu filmik z tamtego rejonu pokazujący na przyspieszeniu, jak sobie radzą Ukraińcy z redukcją nacierających rosyjskich sił i pokazujące, że w tym wypadku akurat postanowili Rosjanie głową w mur intensywnie za bardzo nie bić i kiedy to jest uzasadnione, to lepiej jednak było się wycofać. No nie oszczędzali ich tutaj Ukraińcy. Więc jak to się mówi słowami Michała Wołodyjowskiego, pułkownika filmowego, pierwszy wstręt został im skutecznie dany. Ale w tamtym rejonie dzieją się też inne rzeczy i tu zaraz będę omawiał i pokazywał pewne sprawy z tym związane. Ten szturm rosyjski rozpoczęty 4 de facto już kwietnia na Czasiewier udało się Rosjanom zająć kilka ukraińskich pozycji na obrzeżach miast. Główna linia ukraińskiej obrony jest zbudowana wzdłuż kanału siewierski Doniec-Donbas. Ruska armia ponosi duże straty w sprzęcie zmechanizowanym. I elementem tego wszystkiego jest wojna dronów. Rosyjska kolumna czołgów i wozów bojowych wjechała na otwarty teren, chroniona przez ruski czołg T-72B-3, wersja 2022 rok, gdzie na tym czołgu był taki zestaw cudów. To zestaw walki radioelektronicznej, zamontowany w sposób kompletnie gospodarsko-chałupniczy, ale w jakimś stopniu naprawdę działał. Taka duża ilość anten, jaka tutaj jest zamontowana i te anteny na takie różne zakresy częstotliwości były, że nawet, że to jest po prostu na palecie wrzucone z akumulatorami, generatorem i tak dalej. Może i to jest kompletnie paździerzowe, ale nie było to wcale głupio połączone, podłączone ani postawione. Wbrew pozorom. Proszę spojrzeć tutaj źródła zasilania, bo to trochę musi żreć. Tak to wyglądało, może i pokracznie, ale w jakimś stopniu skutecznie, aż do momentu, w którym użyli Ukraińcy czegoś, co sobie mogło pozwolić na zignorowanie. Zignorowanie tego właśnie zestawu radioelektronicznego, który wcześniej smażył wszystkie zwykłe, proste drony FPV. Sznurki, druty, kable, trytytki, paleta, ale działało. I tu, patrząc jeszcze na rejon Awdijiwki, Tonienkiego, kadr z tego, jak atakowali intensywnie Rosjanie w ostatnim czasie. I jeśli poprzednio mówiłem o tym, że tam 12 z 36 czołgów spadło, 8 z 12 BWP, to w chwili obecnej według Piotra Kaszuwary, który w ostatnim czasie miał tam stamtąd bardzo dobry kontakt z kolegami, to tam już jest ponad 70 maszyn na tamtym kierunku kompletnie zniszczonych. Dbano o to, żeby je podobijać, żeby nie było. I to jest nie mniej niż taki poziom strat z okresu od 30 do 6 kwietnia, a raczej do 5 kwietnia. Myślę, że dzisiaj może być jeszcze trochę więcej. Postanowili Rosjanie podziałać, no to podziałali. Przypomnę, że ten głupi, wcześniej pokazywany zestaw walki radioelektronicznej, no jednak smażył proste drony, spadały rzekomo, jak to mówią niektórzy, jak muchy. Ta ochrona, jaka była emitowana na tym sprzęcie, blokowała sygnał na prawie wszystkich częstotliwościach, ale udało się uszkodzić ten prowadzący pojazd. Potem już uziemiony skutecznie i na zawsze. Ta konstrukcja na palecie wokół wieży to były panele antyn 800, 900,
2,4 GHz, 5,8 GHz, a do tego wszystkiego dodano jeszcze antenę zakresu od 700 do 1000. Nie zapomniano ani o generatorze, ani o akumulatorach, czyli naprawdę niegłupi ludzie to zrobili, żeby było jasne. To, że został trafiony przez dron kolejnego typu, co zaraz będzie pokazane, to oznacza, że było to coś, to nie było Warmate'em polskim, ale korzysta zarówno z nawigacji INS, czyli bezwładnościowej, jak i GPS-a i było w stanie sobie poradzić z tymi emiterami sieczki elektromagnetycznej, wspomagane jeszcze pilotem automatycznym i to wszystko w paśmie C działające i dało radę. Ukraińska 67. Brygada, ukraińska powietrzno-desantowa 25. Brygada i jeszcze 68. Brygada Jegrów. To są te, które w chwili obecnej mają największe sukcesy w niszczeniu rosyjskiego sprzętu. 67. Brygada zniszczyła co najmniej 19 z 32 czołgów i transporterów nacierających w rosyjskiej formacji zmechanizowanej w ostatnim czasie. I trzeba powiedzieć, że straty w rosyjskich czołgach od czasu szturmu na Awdijiwkę, czyli od ponad pół roku, osiągają rozmiarem straty poniesione w okresie ukraińskiej kontrofensywy w 2022 roku. Czyli znowu skokowo rosną. Straty rosyjskie w transporterach opancerzonych i wozach bojowych są również duże, ale zarazem chyba bardzo dotkliwe, ponieważ Rosjanie ponoszą straty także w zwykłych pojazdach kołowych, często cywilnych, których używają do transportu piechoty do linii styczności, prawdopodobnie ze względu na braki w transporterach opancerzonych. A tak generalizując, wiele wskazuje na to, że szturm na Chasiv Yar będzie kopią takiego mięsnego szturmowania i to szturmowania aż do skutku znanego z Awdijiwki. Jakby to powiedzieć, brakuje dobrej koordynacji artylerii, na szczęście. Brakuje w ogóle tego walca artyleryjskiego poprzedzającego szturmujące formacje. To dobrze. Lotnictwo i siły lądowe za dobrze nie współpracują. Szturmy są prowadzone na dwa sposoby. Najpierw na wabia puszcza się rozpoznanie bojem, dosłownie jedną, dwie, czasami trzy drużyny, z przeznaczeniem na wybicie tego wszystkiego. One idą po to, żeby rozpoznane wstępnie stanowiska, oporniki zmusić do ujawnienia swoich pozycji dokładnie, zwłaszcza swoich podstawowych środków ogniowych, co wtedy mają rozpoznać ci, którzy zostali bezpiecznie z tyłu Rosjanie i naprowadzić na to artylerię lub ewentualnie lotnictwo. No i na szczęście nie do końca dobrze im z tym idzie, a Ukraińcy czasami niektóre pozycje jednak oddają trochę zbyt szybko, ale też brakuje im jeszcze póki co odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego. To się już zmienia, ale jednak nie jest jeszcze tak dobrze, jak być powinno. Pamiętajmy też, że Rosjanie zaczęli bardzo szanować sprzęt opancerzony, pomimo tych tutaj pancernych szturmików, to jednak sprzęt opancerzony służy tak naprawdę za taksówki głównie, podwozi, tam gdzie mogą się spieszyć, po czym się wycofuje i piechota jest zdana na siebie. A ten wał ogniowy znany z Bachmutu to jest teraz tylko wspomnienie. Tylko wspomnienie. A tu właśnie filmik grupy dronowej Widar pokazujący, jak tu widzicie, próby oddziaływania radioelektronicznego, zdecydowanie sianie i to jest właśnie ten kołk radioelektroniczny zniszczony. O, najpierw obezwładniony, a potem zniszczony skutecznie. Mam nadzieję, że wiedza o tym, co i jak tam zapakowali, będzie już tylko wspomnieniem historycznym. Ale jak jesteśmy już przy tak zaawansowanych rzeczach, to chciałem powiedzieć następująco. Zasięg nowego ukraińskiego drona kamikadze dalekiego zasięgu Enterprise, o którym też potem za chwilę powiem, obejmuje już te ponad 3000 km i będzie robił dużo, bo ma on co? Ponad 300, no może mieć masę bojową głowicy 300 kg, a to jest sporo. Tymczasem pojawiło się ukraiński dron pływający,
Sea Baby, jakiś jego wariant. Wygląda całkiem znajomo, prawda? Takie rzeczy już widzieliśmy. To teraz popatrzmy na to, jak wygląda najnowszy amerykański dron pływający. Czy widzicie jakieś analogie może? Ja bym powiedział, że Amerykanie w tym momencie zaczęli zaciągać bardzo dobre doświadczenia w niektórych sprawach z Ukrainy do siebie. I jest to w pełni dla mnie uzasadnione. A tu właśnie najnowszy dron Sea Baby ukraiński. Ze względu na muzyczkę, jaka tutaj leci, no nie mogę tego puścić, bo mogłoby zostać materiał wstrzymany. To jest z wywiadu udzielonego przez jednego z dowódców ośrodka SBU zajmującego się takimi rzeczami, udzielonego dla Die Welt. 90 km na godzinę, 1100 km zasięgu. Całkiem sporo, całkiem dobrze. I też podobno większa trochę dzielność morska, czyli odporność na fale, jakie są na morzu. Oparto go o doświadczenia zdobyte przy atakach na co najmniej cztery rosyjskie okręty. Więc coś jak najbardziej się dzieje. A teraz z kolei możemy powiedzieć o tym, co jest tutaj pokazane, o tej nowince. I teraz tak. Pojawiło się nagranie przedstawiające ukraińskiego drona wyposażonego w broń automatyczną i ostrzeliwującego pozycję wroga. Jest to kolejna odsłona wojny dronów. Nie chciałem pokazywać tam tego filmiku, bo jednak albo bardzo duże powiększenie by było potrzebne, a to wtedy traci też na jakości. Nie do końca dobrze widać używanie tego karabinu maszynowego, ale zasadniczo jest uzbrojony w jakiś wariant PKM-a oraz ma jeszcze, no nie wiem jeszcze akurat jak w razie czego wzbudzany, odpalany, bułgarski granatnik Bullspike. Więc w tym momencie robi się warstwowy ogień na pozycję przeciwnika, bo ci, którzy strzelają z poziomu gruntu, to jest jedna warstwa. W tym momencie to strzelając z powietrza, zaglądając w jakimś stopniu, jak to się mówi, za kołnierz żołnierzy w okopach, zwiększa efektywność takiego strzału i może to być rzeczywiście ciekawe. Na filmach dawno takie rzeczy już były. No ale filmy to filmy, a życie to jest życie. Ten ukraiński dron wyposażony w ten sprzęt to jest wersja rolniczego drona DJI Agras T30. Nie jest to tania rzecz. Czekamy oczywiście na materiały z użycia przez drony granatnika. Na razie tego jeszcze nie ma. Co więcej, pokazały się inne ciekawe nowinki w ostatnim czasie. To jest dron typu bombowiec taktyczny, Backfire K1. Były jego wcześniejsze konfiguracje, teraz jest też jest obecna. Obecna konfiguracja przyjmuje dwa pociski odłamkowe, znane z broni, z pocisków kasetowych do rakiet, które są na wyposażeniu używane przez BM-27 Smierch. Tutaj było pokazane jeszcze zrzucenie 14 wogów, bo takie były wcześniej też przymiarki do tego, ale z tego, co nam wiadomo, Ukraińcy obecnie skupiają się na tym, aby taki dron miał dwa konkretniejsze niż kilkanaście mniej konkretnych pocisków. Jego zasięg to około 35 km, czyli na przykład może współpracować spokojnie z naszym Flyeye'em i może sobie radzić. I teraz tak, dron poprzednio pokazany, czyli ten wielowirnikowiec z karabinem, to może być de facto dron również myśliwski do zwalczania dronów przeciwnika. Podczas gdy ten tutaj, jako bombowiec, jest wielorazowego użytku, jak widzieliście, zrzut na spadochronie, można go odzyskać nad własnymi pozycjami, przygotować go znowu do użycia. No, zobaczymy, jaka będzie tego efektywność. Jest to jakaś ścieżka, warto się temu przyglądać jak najbardziej.
Ach, teraz jeszcze coś o rzeczach bardziej nam bliskich i bieżących. To jest właśnie wspominany przeze mnie wcześniej dron E300 Enterprise. Tak w tej chwili wygląda, tak jak jest tutaj łuk zaznaczony, dokąd mogą dolecieć te drony na terytorium Rosji. I należy powiedzieć, od tej pory, jeżeli politycy nie wrzucą parasola ochronnego dla instalacji rosyjskich, to przestają one być bezpieczne naprawdę na dużej głębokości, jeśli chodzi o Rosję. Tu jeszcze powiększenie. Kolejna nowinka. Coś, czego u nas nie ma, bardzo prosta rzecz. Rosjanie coś podobnego w tej chwili też już mają, tylko oni przy strzale każdym muszą to zdejmować. To jest moździerz 82 mm, na nim zamontowany właśnie tego typu cyfrowy celownik, umożliwiający szybkie, a precyzyjne prowadzenie ognia z tego moździerza. Jak najbardziej nam by się takie coś też przydało, a nie tylko optyka, optyka. I tu jest rzecz bardzo ważna. Jens Stoltenberg w ostatnim czasie podjął decyzję o wydaleniu, zaznaczam, wydaleniu dyplomatów rosyjskich, którzy oficjalnie byli akredytowani przy siedzibie głównej NATO. Przez lata sojusz wojskowy NATO pozwalał 18 rosyjskim dyplomatom pracować w siedzibie NATO w Brukseli. W roku 2021 NATO zdało sobie sprawę, że 8 z nich to są etatowi szpiedzy, ale pozwoliło zostać pozostałej 10. Teraz w końcu o szok totalny. Stoltenberg powiedział, że reszta również okazała się być szpiegami i ich wydalono. Nie wiem, śmiać się czy płakać, no, dla mnie szok. Dla mnie szok. Ale przechodzimy do naszego wschodniego sąsiada. Baćko von Kartoffel. Niestety pokazuje, że głupi to on nie jest. Instynkt ma. Zresztą nie przetrwałby tak długo, gdyby go nie miał. I podjął ważne decyzje a propos tego, co i jak, pokazując, że co do zasady Białoruś szykuje się na ewentualność większego i szerszego konfliktu. Na Białorusi będzie tak zwana szybka mobilizacja, bo raczej możliwość szybkiej mobilizacji. W sumie posunięcie nie głupie z jego punktu widzenia. Łukaszenko podpisał ustawę o powiadamianiu, przepraszam, o powołaniu do armii za pomocą SMS-ów. Na żądanie wojskowych komisariatów operatorzy telekomunikacyjni muszą udostępniać informacje o numerach abonenckich osób podlegających obowiązkowi wojskowemu i zapewniać im powiadamianie za pomocą wiadomości tekstowych. Osoby podlegające pod służbę mają obowiązek zgłosić komisariatowi zmianę numeru telefonu komórkowego w ciągu tygodnia. Celem oprócz tego jeszcze jest funkcjonowanie tzw. milicji ludowej, która jest formą aktywizacji mężczyzn, którzy nie podlegają ich poborowi. Już. Mogą odciążyć wojska operacyjne oraz ichniejsze wojska obrony terytorialnej, czy też wojska wewnętrzne. W ogóle, jeśli chodzi o przygotowania mobilizacyjne, to Białoruś jest lata świetlne przed nami. A teraz mały film pokazujący, co i jak robią i kto trafia w tym zakresie właśnie, żeby wzmocnić siły białoruskie. Stateczni emeryci, odpowiednio oznakowani, pobierają broń. Znając życie, to byłoby w tym wszystkim więcej biurokracji, czyli podpisywanie jakichś list dotyczących wydawania broni w jakiejś książce i tak dalej. No nie widzę tego. Tutaj być może na potrzeby filmu to pomijano, ale gdzieś tutaj jednak coś jest. Wszystko zależy od tego, kiedy, gdzie i jak. Ale co do zasady, proszę bardzo, podpora reżimu jest, działa. Jak szybko, sprawnie to wszystko idzie. Żadnych nerwów. Identyfikacja wizualna, czerwone opaski. Możemy się uczyć. Możemy się niestety uczyć przed tym
Przy tym u nas nie ma broni cywilnej, u nich jednak jest. I nie śmiejmy się wcale z tych starszych ludzi, bo wielu z nich mogłoby nas jednak zaskoczyć. Tych, którzy się śmieją oczywiście. Ja do tych nie należę. A tu z kolei jest filmik z działań, jakby to powiedzieć, mobilizacyjnych w Rosji. Kafejka, wjazd na kafejkę, sprawdzenie wszystkich obecnych, łącznie z pobieraniem profilu DNA, z zatrzymanych 15 wyglądających na tak zwanych czornych, 10 dostało polecenie opuszczenia Rosji, a 5 dostało bilety do wojenkomatów. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była tylko wersja oficjalna, a praktycznie było w odwrotnie co do proporcji. No ale cóż, w tej chwili bywanie na kawce w Rosji, tu jest akurat Jekaterynburg, może być bardzo, bardzo kiepskim pomysłem. No i teraz bardzo ważna sprawa, zwłaszcza po tej, że tak powiem, wpadce kwatery głównej NATO. Szwecja planuje utworzenie bazy NATO na Gotlandii. Minister spraw zagranicznych Rosji uważa, że te intencje są prowokacją. Czyli realnie bardzo ich to boli i jest to jak najbardziej słuszne, jeśli chodzi o Szwecję i NATO. Finlandia z kolei powinna to samo zrobić z Wyspami Alandzkimi, aby zminimalizować rosyjskie zagrożenie. I te Wyspy Alandzkie to tu, w rejonie blisko do Turku. I te dwie wyspy muszą być wielkim mentalnym i militarnym utrapieniem dla Rosji na Bałtyku. Trzymam za to kciuki, oby jak najszybciej, jak najkonkretniej. Ale z kolei Norwegia również ogłosiła pewien program przebudzenia. O co chodzi? Norwegia właśnie opublikowała swój nowy, masowy i długoterminowy plan wydatków na obronę. Efektywne podwojenie wydatków do roku 2036 ma nastąpić, patrząc od dzisiaj. Jednocześnie ma być każdego roku 4600 więcej poborowych, 13 700 więcej rezerwistów i 4600 pracowników cywilnych wojska. Do tego wszystkiego mają się pojawić nowe okręty. To są małe jednostki i takich też ma być więcej w służbie norweskiej, ale nie tylko o takich maleństwach jest mowa. Jest mowa również o 5 nowych fregatach, co najmniej 5 nowych okrętach podwodnych i nowej klasie mniejszych jednostek, tak zwanych 10-18. Do tego wszystkiego, tu jest fregata, do tego wszystkiego pojawią się jeszcze, tak, zdwojona liczba wyrzutni NASAMS względem tego, co dotychczas zamówili. Same wyrzutnie oraz pociski mają podlegać jeszcze modernizacji, aby zwiększyć ich zdolność, zasięg, efektywność. A tak wygląda dotychczasowa struktura norweskich sił zbrojnych. Szczebel dywizyjny, generalny inspektorat w Oslo, batalion dowodzenia obsługujący to wszystko i potem tak, brygada północna, pułk piechoty i brygada piechoty szkolna. W brygadzie północnej batalion pancerny, kilka batalionów. Batalion zmechanizowany, batalion narciarzy, dywizjon artylerii, batalion inżynieryjny, batalion łączności, jednostki dowodzenia, sanitarne i empiki. W pułku również batalion pancerny, narciarze i tym podobne, chociaż to jest Landsforward, czyli tutaj to dotyczy również współpracy z jednostkami obrony terytorialnej. Brygada szkolna ma również pododdziały, batalion związany z psami, których używają do różnych rzeczy. I tu jeszcze Gwardia Królewska
sile pułku zmechanizowanego, a teraz do tego wszystkiego ma dołączyć jeszcze jedna brygada. O miejscu jej stacjonowania na razie nic nie znalazłem, ale na pewno będzie to robione. Być może właśnie wykorzystają to, co jest w brygadzie szkolnej. Całkiem możliwe, że jednak zrobią to w innym wydaniu, wzmacniając jednocześnie ten pułk Gwardii Królewskiej w rejonie Oslo. A patrząc sobie teraz dalej, tak, nie mylicie się, moi drodzy, to jeszcze zamykając, rozbudowa armii norweskiej z jednej do trzech brygad na północy, w centrum i na południu. Precyzja siły ognia ma być podniesiona, dodatkowe wozy bojowe, zwiększona obrona powietrzna i helikoptery. A siły Gwardii Narodowej, tak to nazwijmy, mają być zwiększone do 45 tysięcy przy zwiększonych możliwościach. Więc to naprawdę będzie całkiem sporo, jak na ten niezbyt ludny przecież kraj. A tu wiadomości dotyczące nie Polski, ale Rumunii. Otóż przed zawarciem spodziewanego ogromnego kontraktu południowo-koreański producent czołgów K2 Black Panther, czyli też kupionych przez Polskę, przeprowadzi demonstrację na żywo zdolności ogniowych w Rumunii tych czołgów. Testy rozpoczną się 10 następnego miesiąca, czyli w maju, i wezmą w nich udział wyżsi urzędnicy i dowódcy zarówno ze strony koreańskiej oraz rumuńskiej. Dzięki temu zostanie doprecyzowana treść kontraktu na czołgi K2. Od zeszłego roku Korea Południowa i Rumunia kontaktowały się w sprawie różnych obszarów działalności związanej z uzbrojeniem. Negocjacje mają dotyczyć nie tylko platform lądowych, ale także różnych systemów rakietowych, uderzeniowych i obronnych. Artyleria, czyli K9, BWP Redback AS-21, rakiety przeciwlotnicze MSAM-2 i inny sprzęt, który pojawi się wraz z lokalnym wsparciem i transferem technologii. Korea dokonała szeregu transferów technologii do Turcji już wcześniej, tak więc na różne sposoby rozważa taki całościowy transfer technologii również dla Rumunii. Można lepiej prowadzić negocjacje? Można, tylko trzeba chcieć i mieć kim. To z kolei zza oceanu. To jest właśnie B-1B Lancelot. Samolot zdjęty swego czasu ze stanu amerykańskich sił powietrznych, obecnie do nich przywrócony. Amerykanie przywracają to, co ma sens i można w tani sposób przywrócić, aby zwiększyć potencjał własny swoich sił, zarówno tych strategicznych, jak i wojsk operacyjnych. To jest z kolei informacja o tym, że kadyrowcy z batalionu Ahmad przyjmą w swoje szeregi około 3000 wagnerowców. Cały spory kawałek struktury tejże. Więc, jakby to powiedzieć, kupił sobie Kadyrow nowe umiejętności i kompetencje. Chyba można mu pogratulować. Poprawia w ten sposób swoją pozycję na wewnętrznym politycznym rynku w Rosji. To z kolei Mołdawia. Mołdawia zabroniła używania tego typu flag rosyjskich, czarno-żółto-białych, uważając, że są one wyrazem imperializmu rosyjskiego. Bardzo dobrze. A tu informacja Aleksandra Olecha. Znowu zaczęły się telefony z Paryża do Moskwy. Tym razem chodzi o szczebel ministrów obrony. Dlaczego? Bo bardzo ważna kwestia, czyli igrzyska. Jeżeli Rosjanie będą aktywować twoje siatki na czas igrzysk, aby doprowadzić do, co najmniej nazwę to delikatnie, jakiejś destabilizacji w tym czasie, to nie będzie to dobre dla Francji, dla Macron i Le Carnu, więc w tej kwestii niestety, choć jest bardzo wkurzona Francja na Rosję, muszą wykazywać się elastycznością i dyplomacją. Rosjanie z kolei oczywiście biją swój bęben cały czas. Strona rosyjska emituje, pozdrawiam doktora Michała Marka, relatywnie ograniczoną w ostatnim czasie ilość materiałów deprecjonujących obraz Polski. Możemy jednak przeczytać o na przykład skupowaniu przez Polskę broni, co jest związane z rusofobią. No bo przecież skoro Rosjanie co chwilę grożą nam,
łącznie z bombą atomową, czy rakietami z takowymi głowicami, to zbrojenie się w związku z tym w odpowiedzi na działania rosyjskie jest przecież rusofobią. No nie może być inaczej. Pytanie, jak bardzo boli ich to, że w ogóle istnieje takie coś jak Polska i naród polski? Bo ja przypuszczam, że przez ostatnie setki lat bolało ich bardzo, a teraz to już jest, nawet gdyby nas nie było, to będzie ból fantomowy. Zawsze ich będzie bolała Polska. I to nie my chcemy wywołać wojnę, przypomnę, to Rosja cały czas tym grozi. To takie fajne podsumowanie, pozdrawiam Przemka Szurę, pokazujący wielkość tejże Rosji. Ja ci powtórzę ten film. Piękne jest to życie, to prawda? Ale to błoto jest takie małe tylko dlatego, że to jest w mieście. I to, szanowni państwo, zasadniczo byłoby tyle. Na koniec mogę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Pojawił się materiał, którego nie można do końca zweryfikować, co do jego prawdziwości. Przypisywany jest znanemu już członkowi Komisji Obrony Parlamentu Rosyjskiej Dumy, czyli byłemu generałowi Gurulowowi, w którym wypowiedział się dosyć autorytatywnie, ale sam się od tego oczywiście też się nazywa, nie przyznaje się do tego materiału. Więc chodzi o to, że wypowiedział się już wcześniej na dosyć kontrowersyjne tematy i w kontrowersyjny sposób, w tym agresywnie na temat innych krajów, a chodzi o jego wypowiedź, w której wskazuje jasno, że już zostały podjęte decyzje o tym, że następnym obiektem ataku będzie Kazachstan. Niech sobie dalej robią w ten sposób przyjaciół, czy to prawda, czy też nieprawda. Na miejscu Kazachów mocno bym zaczął kontrolować rosyjską diasporę i zacząłbym mocno ćwiczyć, sprawdzać i dosprzedawiać swoją armię. Tak na wszelki wypadek. I w ten sposób, proszę państwa, dotarliśmy do końca pierwszego pilotażowego odcinka Wojskowego Serwisu Informacyjnego, w którym łącząc grafikę z moim komentarzem podałem państwu informacje, jakie znalazłem w ostatnim czasie ciekawe. Część z nich dotyczy Ukrainy, część z nich szerzej. I mam nadzieję, że się spodoba. Czekam na wasze reakcje w tym zakresie. Przy okazji życzę wszystkim sympatycznego sobotniego wieczoru. A jeśli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, wspierania kanału, zwłaszcza przez Patronite i Supi, ponieważ od 1 kwietnia, jak zmieniono algorytmy YouTube'a, współpraca dotychczas dosyć i tak trudna z YouTube'em nabrała jeszcze bardziej trudnych wartości. Do usłyszenia, wszędzie wobec, do zobaczenia. Cześć.